Dzień dobry, cześć, jest piątek, piąteczek, piątunio. Witamy w kolejnym esensowym backstage'u. No właśnie zmierzam sobie przez nasze ukochane gryfice w pewne miejsce. Jeżeli jesteście ciekawi, zostańcie ze mną. Dzisiaj zabiorę was, państwa, na pole. Ale nie to, że wyprowadzę was w pole. Jedziemy, no może w prozaiczne miejsce, w miejsce, gdzie może się nic nie dzieje. A może się jednak dzieje i to zobaczymy za chwilę. Na pewno fajny, ciekawy projekt, który będzie miło zrealizować. No nic, jedziemy, przekonamy się, zobaczymy, co tam się dzieje na tym polu. I jesteśmy. Oto pole. Wydawałoby się, że to tylko pole, ale nie. Tuż za mną, co zaraz państwu pokażę, powstaje jedna z kilku farm fotowoltaicznych. Jesteśmy w okolicy miejscowości, a właśnie słychać tak zwane palowanie. Zaraz się temu też przyjrzymy. Jesteśmy w okolicach miejscowości Lubieszewo pod Gryficami, gdzie tutaj powstaną właśnie na bliskim sąsiedztwie, na tutaj gruntach rolnych, około 3-4 farmy fotowoltaiczne. Zadaniem Essence Film jest jak zwykle uwiecznić to w postaci ciekawego filmu, więc będzie to film z powstawania, z budowy takiej właśnie farmy fotowoltaicznej. No cóż, zobaczymy, co tu słychać. To na razie początek inwestycji. Mam nadzieję, że to będzie fajny odcinek. OZE, czyli odnawialne źródła energii, to właśnie tutaj będzie tak zwany zielony prąd, zielona energia, czyli coś, co bardzo przyda się w naszym kraju, gdyż no, światło słoneczne bynajmniej nie będzie się długo wyczerpywało. Taka farma pewnie zwróci się za ileś lat i zacznie zarabiać konkretne pieniążki, ale nie o tym mowa. Wracajmy do meritum filmowego. Mamy tu ze sobą cały arsenał sprzętu w bagażniku. To dzisiaj pierwszy dzień. Będę tu pewnie około 5 razy razem z finalnym efektem, który będzie tutaj widoczny już tak mniej więcej pod koniec lipca. Tu już widzę, jedna farma jest zapalowana, druga jest palowana, pozostała jest jeszcze dziewicza i chyba zaraz tam się udam, żeby nakręcić to miejsce pierwotnie. Będziemy zbierać ujęcia. Film będzie miał lektora polskiego. Pozdrawiam pana Damiana Pawlaka z Lektor Audio z Kołbrzegu. Profesjonalista, także panie Danielu, wkrótce się odzywam, napiszemy tekst i będziemy działać. A poza tym będą oczywiście dwie wersje. Z racji tego, że dywersyfikuję zawsze takie wersje finalne. Na przykład wersja dłuższa, przydatna dla konkretnych odbiorców, i wersja social mediowa, dużo krótsza, gdyż atencja widza w mediach społecznościowych jest dosyć krótka, więc musi być krócej, dynamiczniej do innego typu odbiorcy. No i tak to na razie wstępnie wygląda, także jest fajna pogoda i zapowiada się, że nic się do wieczora nie zmieni, także tylko filmować i korzystać z uroków aury. Żona śmieje się, że czasami spada mi coś przy śniadaniu. No i jak to w pracy? Z reguły dotknę palcem albo obiektywu, albo przedniej soczewki obiektywu, albo jakiegoś filtra. I tak jest w tym przypadku, całe szczęście. Zawsze mamy ze sobą zestaw czyszczący, który pomoże nam tutaj usunąć te wszędobylskie, przepraszam, emocje palce. Jestem w samym centrum akcji, tak merytorycznie, żeby było ok, bo tu rozmawiałem, jest kilka firm zewnętrznych, którzy są też podwykonawcami dla inwestora, oprócz firmy, która oczywiście nadzoruje i ogarnia to wszystko, mówiąc kolokwialnie, dla której ja wykonuję to zlecenie. Chciałbym sprostować, nie palowanie, tylko kafarowanie. Paluje się palownicą, a tutaj te słupki są kafarowane, żeby nie było, że jest błąd merytoryczny.
Także jest gorąco. Trochę pobiegałem z kamerą, gimbalem, statywem i naprawdę robi się niezły piekarnik. Ale fajnie, super, o to chodziło. Także za mną kafarowanie. Okej, pierwsza część pracy za mną. W tych pięknych okolicznościach przyrody pozostaje mi przejść z powrotem do punktu startu. Jakieś 300 metrów obwieszony torbami z sprzętem. W pierwszą stronę zabrała mnie pani Asia i było fajnie, ale teraz trzeba drałować, nadrabiać to na piechotę. Idziemy po naszego drona, rozprostujemy trochę skrzydła. Jest tylko taka mała obawa, że gdzieś tu latał jakiś ptak drapieżny, nie wiem, soku. Mam nadzieję, że nie będzie chciał strącić naszej latającej maszyny. Także docieramy do punktu przygrupowania i trochę ujęć z powietrza. Wcześniej mieliśmy czynności, trochę z powietrza. No, powoli będziemy zbierać. Dzieje się, dzieje. Fajnie, miło będzie patrzeć, jak to wszystko powstaje. Każda taka farma, będą ich cztery takie elektrownie słoneczne, będzie miała moc 1 MW. Także tyle, co trzeba. I opuszczamy Lubieszewo. Miejsce, gdzie w pobliżu powstają 4 MW farmy fotowoltaiczne. Fajnie było tu być. Super, coś nowego, nowe doświadczenia, także jestem ciekawy, jak mówiłem wcześniej, efektu finalnego. Będę tu jeszcze parę razy, topografia jest już znana, mi się przyda jakiś obiad, a mojemu autku jakieś niezłe wodne spa. To jest Armagedon, jeśli chodzi o kurz i błoto, ale taki urok. Także dziękuję, że byliście Państwo ze mną, że kibicowaliście i wspieraliście online Essence Film. Do zobaczenia w kolejnym backstage'u. Wszystkiego dobrego dla Państwa, dla Was. Trzymajcie się, na razie. Dzięki, cześć.